pan Marek Wzorek przedstawi nam prelekcję Jakość doradztwa biznesowego ma bezpośredni wpływ na rozwój biznesu, ludzi oraz państwa. 5 najlepszych praktyk doradztwa biznesowego Singapuru oraz USA. Oddaję głos. Super, dziękuję panie Sebastianie za dobry temat. Hoshin Kanri jest rzeczywiście rewelacyjnym narzędziem dla uspójnienia kierunku, do którego podąża organizacja. Także moim tematem będzie właśnie to, co możemy poprawić w Polsce, nie tylko w samym biznesie, ale w samej Polsce. Nie na darmo się tutaj pojawił temat rozwoju biznesu, ludzi oraz państwa, ponieważ ja jestem w biznesie doradztwa właśnie biznesowego stosunkowo niedawno i patrzę na to stosunkowo też świeżym wzrokiem i uważam, że naprawdę mamy bardzo dużo do zrobienia, żeby ten cały obszar poprawić. I zaraz powiem, dlaczego tak jest, przechodząc przez tą prezentację. Dziękuję za przedstawienie, nie będę tego powtarzał, ale w skrócie kilka faktów ode mnie. Rzeczywiście jestem założycielem firmy Eco Coach i również takiego brandu jak Academy of Eco Coach, gdzie między innymi również skutecznie uczymy coachów biznesowych, executive coachów i tematem, w którym się specjalizujemy, to są turkusowe organizacje. A jak do tego ja sam doszedłem, to między innymi moim mentorem, ważną osobą w moim rozwoju był Frank Blase, który w 1986 roku dołączył do firmy Eagles GmbH i natrafił tam na swojej własnej karierze, natrafił na sztywną hierarchiczną strukturę organizacyjną dużej korporacji. Nie będę mówił, czy oni mają wdrożony lean, czy nie mają, ale często w praktycznie 99,9% organizacjach funkcjonujemy w takich tradycyjnych, hierarchicznych strukturach organizacyjnych, gdzie na górze jest prezes, na dole są ludzie, którzy stoją przy maszynach, wykonują zadania. I właśnie to, co zrobił Frank Blase, a ja dołączyłem do tej firmy w roku 2008, to on w roku od 1986 roku zauważył to, że ta struktura organizacyjna ma pewne wady, czyli rządzenie od góry w taki sposób, że ludzie na samym dole niekoniecznie mają wpływ na to, w którym kierunku firma idzie, jak ona jest zarządzana, powodowało to, że często ludzie, którzy trafiają zaraz po studiach z inicjatywą, ta inicjatywa jest zabijana, nawet niekoniecznie przez samego prezesa, ale przez tak zwany middle management, czyli kierownika i dalszych szefów, którzy są w tradycyjnej strukturze organizacyjnej. No i oni stworzyli układ solarny. Frank Blase stworzył układ solarny z klientem w środku, który częściowo tworzy zupełnie inną organizację poprzez zmianę struktury organizacyjnej. I przechodząc przez tą całą historię w skrócie, dzięki temu, że zmienił strukturę organizacyjną, dał znacznego impetu całej organizacji. Firma obecnie ma 500 000 000 euro przychodu globalnie, 35 oddziałów na całym świecie, jest liderem w obszarze produkcji prowadników kablowych do maszyn, kabli oraz łożysk z tworzyw sztucznych. Natomiast jak ja się tutaj znalazłem w tej firmie? Ja dołączyłem do firmy w roku 2008 roku do oddziałów w Polsce i to są między innymi nasze wyniki dzięki temu, że właśnie z jednej strony struktura organizacyjna, kultura organizacyjna, którą zacząłem wdrażać pod byciem menti Franka Blase, spowodowała, że bardzo szybko rozwinęliśmy organizację. W międzyczasie również pojechałem do Singapuru. Zostałem poproszony o to, że będąc dyrektorem zarządzającym w Polsce, zostałem poproszony o to, żeby pojechać do Singapuru i żeby tam przeprowadzić zmianę kultury organizacyjnej, ponieważ ludzie ze sobą nie do końca dobrze pracowali. To był mój zespół w roku 2012, gdzie tutaj między innymi są przedstawiciele z Tajlandii, Wietnamu, Indonezji, ponieważ z Singapuru byliśmy odpowiedzialni za cały region ASEAN. I właśnie również z tego Singapuru
Po tym, jak już odszedłem z firmy IGUS, od roku 2018 rozwijam firmę Eco Coach oraz zespół Eco Coach, przy okazji robiąc to, co biorąc bardzo dobre praktyki z IGUS-a, ponieważ okazało się, że to, co robiliśmy, można spokojnie nazwać turkusową organizacją i te struktury organizacyjne, które odchodzą od tradycyjnych struktur hierarchicznych, piramidowych, są właśnie w turkusowych organizacjach. I to są nasze cztery specjalności, czyli turkusowe organizacje, doradztwo strategiczne, kultura organizacyjna i właśnie rozwój liderów, między innymi dzięki coachingowi i rozwoju leadershipu. I ja dochodzę do tego naszego tematu powoli, czyli tłumaczę też, dlaczego akurat Singapur jest takim miejscem, z którego ja bardzo dużo czerpię i nasza organizacja bardzo dużo czerpie, ponieważ jest to kraj, w którym w roku 50 to było najbiedniejsze miejsce na ziemi. Tam nawet nie było państwa, nie było miasta. Była wyspa, na której nawet nie było bieżącej wody. Ja również na ten temat piszę w swojej książce. I poprzez pewne regularne działania, między innymi rozwój liderów, zaraz do tych pięciu praktyk dojdę, to państwo widzicie, państwo, jak wygląda obecnie Singapur. To jest, jak to mówią w samym Singapurze, to jest Szwajcaria z klimatem Kalifornii, jak mówią mieszkańcy Singapuru. Rewelacyjne miasto, najbogatsze, jedno z najbogatszych miejsc na świecie. I dlatego my bierzemy bardzo dużo dobrych przykładów z Singapuru do naszej pracy. A z drugiej strony naszymi strategicznymi partnerami są firmy doradztwa biznesowego z USA i z Singapuru. Jednym z naszych członków zespołu jest właśnie Amerykanin, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych i również zakładamy w następnym roku oddział w Stanach Zjednoczonych. I właśnie, przechodząc do tego, co dzięki temu, że współpracujemy z Singapurem i z USA, czyli USA, lider gospodarki światowej, stąd bierzemy bardzo dużo praktyk. Według mnie możemy wziąć bardzo dużo dlatego, żeby nie tylko poprawić nasz biznes w Polsce, ale również żeby poprawić nasze państwo, z którym wiemy dobrze, że w tym momencie nie jest najlepiej i po raz pierwszy od 30 lat przeżywamy kryzys gospodarczy i zaufanie społeczne, które w tym momencie mamy, które po prostu pada już nawet przed tym obecnym rokiem było na najniższym poziomie w Unii Europejskiej. Teraz dochodzimy do naprawdę według mnie dna i od tego dna jest najlepszy moment, żeby się odbić. Także przechodząc do tych pięciu najlepszych praktyk doradztwa biznesowego z Singapuru i USA, to co robią doradcy biznesowi, ze względu na to, że oni mają niesamowitą możliwość bardzo dobrze poznawać biznesy. Bardzo dobrze poznawać biznesy ze względu na to, że do doradców przychodzą często prezesi, dyrektorzy ze swoimi własnymi wyzwaniami organizacyjnymi i budują bardzo dobre relacje z właścicielami, z prezesami firm. Natomiast doradcy biznesowi mają również wpływ na to, jak ta organizacja się rozwija, patrząc na to, że mogą wejść do pracowników, co często właśnie prezesi, dyrektorzy, właściciele zapominają o tym, żeby schodzić po prostu do pracowników i budować zaufanie również z nimi. Dlatego często doradcy mają łatwość schodzenia do pracowników i jako pewien obiekt z zewnątrz ludzie też w organizacjach się przed nimi otwierają. I tutaj jest jeden bardzo ważny aspekt, że też doradcy biznesowi nie tylko mogą stanąć po stronie biznesów, ale pracowników, ale również rozmawiać z państwem. I to jest właśnie taki jeden z elementów, który jest zarówno w Singapurze, jak i w Stanach Zjednoczonych, że największe firmy audytorskie, doradztwa biznesowego, one bardzo blisko współpracują również z rządami, również z partiami,
i budują to porozumienie pomiędzy wieloma różnymi aspektami. Dlatego ja bym chciał i zaapelował również do może doradców biznesowych, do innych firm, które tworzą ten rynek, o to, żebyśmy właśnie nie patrzyli tylko na pieniądze, które za tym wszystkim jest i za samym biznesem, ale żebyśmy patrzyli na to, że tworzymy też cały ekosystem w połączeniu z państwem, z biznesem, z partiami i z właścicielami, którzy są. To jest taki pierwszy aspekt, który możemy się według mnie bardzo mocno uczyć z Singapuru i ze Stanów Zjednoczonych. Drugi obszar to są uczelnie. Ja byłem na rocznym doktoracie w najlepszej polskiej uczelni biznesowej. No i niestety muszę przyznać to, że u nas uczelnie z biznesem zupełnie nie współpracują. I to jest przykre i to jest naprawdę rzecz, którą mam nadzieję, że tutaj apeluję już w tym momencie już nawet nie do doradców biznesowych, tylko właśnie do ludzi, którzy są w ministerstwach, to ludzie, którzy odpowiadają za to, że to państwo wygląda tak, jak wygląda i edukacja wygląda tak, jak wygląda, ponieważ właśnie w momencie, gdy człowiek w Polsce przychodzi z jakimś pomysłem biznesowym albo pomysłem na doktorat do uczelni, to przez pewną brak elastyczności, która jest na uczelniach, przez to, że uczelnie też działają w bardzo sztywnych strukturach, które są wyznaczone przez ministerstwo, to niestety te pomysły biznesowe, te problemy, potrzeby biznesowe są często zabijane przez uczelnie. Uczelnie nie mają pomysłu biznesowego. I do tego też między innymi zachęcam na samych uczelniach, czyli żeby uczelnie od samej góry, czyli od rektorów, otworzyły się na zmianę swojego własnego działania. Ponieważ ja sam wiem, że mnóstwo executive coachów w Stanach Zjednoczonych, business coachów bezpośrednio współpracuje, jest angażowanych przez właśnie rektorów uczelni. Są zatrudniani po to, że właśnie doradcy biznesowi, przez to, że my pracujemy z jedną firmą, z drugą firmą, z trzecią firmą, zarówno z małymi startupami, jak i dużymi graczami, dużymi korporacjami, jak i również różnymi branżami od IT poprzez software house'y, mamy po prostu najlepszą wiedzę, co się dzieje obecnie na rynku i często uczelnie są, no niestety trzeba powiedzieć, kilkanaście, kilkadziesiąt, jak nie kilkaset lat za biznesem ze swoimi sposobami działania. Także zachęcam do tego, czyli drugim przykładem, jakbyśmy popatrzyli na to, jak działają uczelnie w Singapurze, jak działają uczelnie w Stanach Zjednoczonych, to jest to, co mamy na pewno do rozwinięcia i do poprawy. Druga rzecz to jest apelacja do samych doradców biznesowych, ponieważ właśnie często spotykam się z tym, szczególnie jeśli chodzi o coachów wykształconych w tradycyjnych szkołach coachingu i trenerów, skupiają się na tym, że firma, okej, jest zainteresowana wydaniem jakichś pieniędzy na szkolenia pracowników, oni pobieżnie zbiorą informacje, co się dzieje od HR-ów, często informacje, co jest do zrobienia i przeprowadzają szkolenie, biorą pieniądze i mówią do widzenia. I tyle widzą tą organizację, może za rok się spotykają kolejny raz. Natomiast my mamy zupełnie inne podejście. My patrzymy na to, że firmy, z którymi my współpracujemy, my jesteśmy odpowiedzialni za długofalowy ich wzrost gospodarczy, rozwój zarówno ludzi, rozwój szefów, prezesów, jak i organizacji. Ja zachęcam też do takiego podejścia również inne firmy szkoleniowe, doradcze, jak i trenerskie, żebyśmy wszyscy, ponieważ to, co w tym momencie doświadczamy w Polsce, a mamy naprawdę głęboki kryzys społeczny i gospodarczy, to jest również nasza własna odpowiedzialność, tak? Ja w tym momencie biorę to również na siebie, jestem w tej branży 3 lata i wiem, że moglibyśmy również robić znacznie więcej, natomiast jeśli zbierzemy całą branżę, w której jest naprawdę zatrudnionych tysiące osób, tysiące trenerów, coachów, doradców, to jesteśmy ogromną siłą, którą jesteśmy w stanie zmieniać
organizacje, liderów, ludzi, dostarczając przede wszystkim wartość. Także pod tym trzecim punktem, to co się możemy naprawdę uczyć, przynajmniej od naszego dużego partnera ze Stanów Zjednoczonych, on właśnie w taki sposób zawsze podchodzi do swoich klientów, patrząc o dostarczanie przede wszystkim wartości i długofalowy rozwój i bycie partnerem biznesowym zarówno dla przedsiębiorcy, dla CEO, dla prezesa, jak i również dla pracowników, jak i dla całej organizacji. Drugim obszarem, czy czwartym z tych najlepszych praktyk, to jest to, co również w Polsce brakuje. To jest to, że wydawane są pieniądze na szkolenia dla pracowników, ale jak ja się spotykam często z prezesem, z CEO, z właścicielem organizacji, to zadając mu pytanie, a czy ty kiedyś uczestniczyłeś w procesie coachingowym, to często jest odpowiedź nie. Czyli często ci ludzie sami nie dbają o to, żeby dbać o swój własny rozwój. I pamiętajmy o tym, że organizacja rozwija się do poziomu organizacji swojego lidera. Jeśli lider jest na tym etapie, to organizacja nie pójdzie wyżej. Dlatego zachęcam też do tego, żeby każdy z liderów pamiętał o tym, że właśnie, niekoniecznie tylko trzeba zapewnić sobie budżet na szkolenia dla pracowników i uczyć ich jakichś podstawowych rzeczy na temat sprzedaży i na chwilę obecną firmy wydają najwięcej na ten obszar, czyli szkolenia dla pracowników. A zwracam na to uwagę, że bez rozwoju liderów, bez rozwoju CEO, prezesów, nie byłoby takich firm jak Google, nie byłoby takich firm jak Intel, nie byłoby takich firm jak LinkedIn i wiele, wiele, wiele innych firm z Doliny Krzemowej. Tam właśnie, podając jedynie sam przykład firmy Google, w momencie, gdy Larry Page i Sergey Brin mieli pomysł na biznes, poprosili o pieniądze u inwestorów. Inwestorzy powiedzieli, OK, dostaniecie te pieniądze, ale pod jednym warunkiem, że z wami będzie pracował Bill Campbell jako executive coach, który będzie dbał o was, jak i o całą organizację i rozwój. Dlatego do tego również zachęcam, żeby liderzy, prezesi, dyrektorzy, przedsiębiorcy zadbali o to, żeby zadbali o swój własny rozwój. No i przede wszystkim organizacje w Stanach Zjednoczonych i w USA dbają o kulturę organizacyjną. W takich firmach jak Google i wielu innych Doliny Krzemowej siedzą albo coache na wielu różnych poziomach organizacji i pracują z ludźmi, albo antropologowie lub etnografowie, którzy badają kulturę organizacyjną. Przypominam o tym, że kulturę organizacyjną można zarówno badać, jak i można rozwijać, określać sobie docelowe. Do kultury organizacyjnej zaliczamy między innymi słowa, jakie ludzie mówią, nawyki, jakie zachowania, jakie systemy używają. I kulturę organizacyjną zawsze można badać i rozwijać. Świadome organizacje mają ludzi, którzy są specjalnie odpowiedzialnych za kulturę organizacyjną. Ci, którzy tego nie mają, to właśnie używają zewnętrznych coachów, executive coachów, business coachów, żeby taką rolę prowadzili. Także to są te pięć najlepszych praktyk, które są zarówno z Singapuru, który jest też jednym z większych ośrodków startupów w globalnym środowisku, ekosystemie startupowym, które globalnie tworzymy, ale pamiętajmy też o tym, że to bardzo dużo czerpie właśnie z najlepszych praktyk ze Stanów Zjednoczonych. Także ja Państwu te pięć najlepszych praktyk przekazuję. Zapraszam, ten temat kultury organizacyjnej, turkusowych organizacji poruszam regularnie w każdy ostatni wtorek miesiąca, najbliższy o godzinie 22 na darmowym webinarze, gdzie to jest mój cel prowadzenia tych webinarów od ponad 2 lat, ponieważ ja wierzę, że tak jak Japończycy są znani z lean management i lean manufacturing, ja naprawdę pracowałem w różnych miejscach, pracowałem z Niemcami, z Azjatami, z Rosjanami, Amerykanami, Francuzami i naprawdę jesteśmy wspaniałym, rewelacyjnym narodem i chciałbym tutaj o tym przypomnieć, ponieważ szczególnie w tym roku, w którym mamy, wielu ludzi siebie samych nie docenia. Naprawdę jesteśmy niesamowitym narodem, otwartym na naukę, bardzo szybko się uczącym, w którym wolność jest jedną z kluczowych priorytetów.
I właśnie po to ja mówię na ten temat, bardzo dużo na temat turkusowych organizacji, ponieważ mamy niesamowitą możliwość, tak samo jak Japończycy się wyróżnili z Lean Management i Lean Manufacturing, że my się możemy w Polsce globalnie specjalizować z turkusowych organizacji i stworzenia samozarządzających organizacji, także wykorzystajmy nasze 5 minut. Naprawdę Polska się bardzo szybko rozwinęła i to, że przez kilkaset ostatnich lat byliśmy ciemiężeni przez zaborców, później przez komunistów, naprawdę możemy się z tego bardzo szybko wyzwolić i organizacje i biznes mają na to pieniądze, żeby tą zmianę dokonywać. Także do tego Państwa zachęcam i dziękuję bardzo za swoją prezentację i oczywiście otwieram się na pytania. Dziękujemy również za bardzo interesującą prezentację.